Chciałem zapytać Panią o proces beatyfikacyjny Rozalii Cerakówny, bo fundacja, do której Pani należy, Fundacja Serca Jezusa, właśnie jaką rolę odegrała w samym procesie beatyfikacyjnym? Fundacja Serca Jezusa, której założycielem był ksiądz Tadeusz Kiersztyn, w 1996 roku doprowadziła do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego Rozalii Cerakówny i nasza fundacja pełniła rolę powoda, to się tak nazywa w procesie. Do naszych zadań było właśnie zebranie dokumentów, przygotowanie całej dokumentacji i przedstawienie wszystkim członkom Episkopatu Polski do zaakceptowania, po czym 5 listopada 1996 roku odbyła się uroczysta sesja otwierająca proces kanonizacyjny Rozalii Cerakówny. W związku z tym Rozalii przysługiwał tytuł Służebnicy Bożej od tego momentu. Ona zmarła w Krakowie, więc rozumiem, że archidiecezja krakowska przeprowadzała ten proces beatyfikacyjny. To znaczy tak, biuro postulacji znajdowało się pod opieką Fundacji Serca Jezusa, natomiast delegatem kurii do tego procesu był ksiądz, ojciec Stefan Ryłko, też już nieżyjący, ale muszę tu powiedzieć, że nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od niego. On nas bardzo, bardzo tak dopingował, ponieważ sam w jakiś sposób wszedł w postać Rozalii, w jej osobowość, można powiedzieć, i to przesłanie. Także bardzo, bardzo nam pomógł doprowadzić do końca. Właściwie w 1996 roku rozpoczęliśmy proces. W 2000 roku, po 4 latach, cała dokumentacja była już przygotowana i zgłosiliśmy do kurii pismo o zamknięcie procesu. Nastąpiło to 7 lat później. Ale czyli proces na etapie diecezjalnym już został zakończony? Zakończony w 2007 roku i dokumentacja została na sesji zamykającej przekazana do Watykanu, a z kolei ten etap procesu został też przekazany ojcom jezuitom. Czyli teraz proces jest na etapie rzymskim. Tak. I co my jako Polacy możemy zrobić? Co nam jeszcze pozostało? Chyba modlić się o cud. Z tego, co wiemy, to proces ten na etapie archidiecezji został zweryfikowany w Rzymie. Nie było żadnych w zasadzie uwag ani uzupełnień, więc to jest właśnie ta praca ojca Ryłko, który tą dokumentację naprawdę przygotował tak, żeby już nic nie trzeba było uzupełniać. No a nam pozostaje w tej chwili modlić się o cud za przyczyną Rozalii Cerakówny. Który jest potrzebny do... To jest w tej chwili tylko tak, tylko czekamy na cud. Kim dla Pani tak osobiście jest Rozalia Cerakówna? Dla mnie to jest Rozia. Ktoś bardzo bliski, bo czytając wszystkie jej pisma, te, które są dostępne oczywiście, ja poczułam taką bratnią duszę. Osoba bardzo taka oddana Panu Jezusowi, ale bardzo, bardzo taka otwarta i z ofiarnością udzielająca się ludziom. Czasami ja przynajmniej myślałam, że człowiek, który jest oddany Panu Bogu, to jest taki wycofany z życia. Tymczasem Rozalia była bardzo czynna, podejmowała wiele takich działań normalnych,
na zewnątrz, a więc i dokształcała się, i zrobiła kurs pielęgniarski, udzielała się jak mogła, przede wszystkim służyła. A wewnątrz to była to tak cicha i pokorna dusza, tak oddana Panu Bogu, że z pism wynikało, że nawet sama misja nie była dla niej tak ważna, jak to, żeby służyć Panu Jezusowi w każdym momencie swojego życia. I to jest to, co przy podsumowaniu właśnie ksiądz Dobrzycki, jej ostatni spowiednik, napisał, że na zewnątrz to była taka zwykła, prosta pielęgniarka, prawda, takich, jakich mamy wiele, ale to ukrycie nazaretańskie, takie to wewnątrz, to po prostu uwiarygadniało chociażby właśnie te wszystkie orędzia i przesłania, które Pan Jezus jej przekazał. I zostawiła po sobie pisma, o których Pani wspomniała. Ile to jest dokumentów? To są jakieś zeszyty, ile, nie wiem, stron? Można to określić? Jak duży to jest zbiór jej zapisków? Jest kilka zeszytów, rękopisów. Jest też, są zeszyty, w których ona już odpowiadała na pytanie właśnie spowiednika, bo no niestety, tak jak większość dusz takich oddanych Panu Bogu, ze swoich tych intymnych relacji z Panem Bogiem, ona się nie chwaliła, nie wychodziła na zewnątrz. I były takie sytuacje, że ona bardzo często pisała te swoje przeżycia wewnętrzne w szpitalu podczas nocnego dyżuru, jak ją raz nakryła inna pielęgniarka, która chciała jej wydrzeć dosłownie, bo była ciekawa, co ona tam zapisuje. Ruzia to wrzuciła do pieca, te wszystkie zapiski. Więc potem ostatni spowiednik, ksiądz Kazimierz Dobrzycki, on próbował u niej odtworzyć właśnie od początku, że tak powiem, całą tą jej drogę wewnętrzną. Czyli to jest tak analogicznie zapiski duchowe, tak jak dzienniczek siostry Faustyny? Coś w tym rodzaju. Czy jej pisma zostały wydane? Tak, są wydane. Czyli jeśli ktoś z naszych widzów by chciał zapoznać się bliżej z postacią i z treścią objawień, przeżyć duchowych Służebnicy Bożej, to ma do tego dostęp, może to znaleźć? Ma do tego dostęp, to jest wydawnictwo jezuitów WAM i książki są dostępne, to są grube tomy, prawda, bo one są jeszcze z przepisami, więc jeszcze bardziej... Czyli takie wydanie krytyczne. Tak. Tak. Z tym, że Faustynie Pan Jezus dyktował, a Rozalia, że tak powiem, raz spisywała swoje przeżycia, ale też i swoje, że tak powiem, swoje refleksje czy swoje odczucia. Więc tutaj to wszystko, te komisje teologiczne, historyczne, to musiały wszystko zbadać i dlatego trudno literalnie brać to, co Rozalia mówiła. Trzeba było pewne rzeczy odkrywać, prawda, sens. No tak, bo wejście w pewną tajemnicę duszy, życia wewnętrznego, wymaga solidnego też studium, przygotowania i solidnej pracy. Co właśnie, jaką wartość nową wnosi duchowość Rozalii Cerakównej dla Kościoła czy dla społeczeństwa w Polsce, ponieważ wszyscy myślę, że dobrze znamy orędzie, które Pan Jezus przekazał siostrze Faustynie, zresztą żyjącej w tym samym czasie, prawda? Faustyna żyła krócej, zresztą Rozalia też, życie Rozalii nie było wcale zbyt długie, bo te 40 parę lat na tym świecie. Natomiast orędzie Pana Jezusa Miłosiernego, który przekazał przez siostrę Faustynę, myślę, że powszechnie znamy, natomiast Rozalii mówi się nieco mniej niż o Faustynie. Treść tych objawień, tych przeżyć mistycznych jest mniej znana. Co jest jakąś taką istotą?
Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o duchowość Rozalii, troszeczkę ją przygłuszyła misja. Bo to są dla mnie takie dwie, powiedzmy, odrębne rzeczy, bo Rozalia została, jej proces został otwarty nie na podstawie misji, tylko na podstawie heroiczności cnót. Mhm. Właśnie przez to życie ukryte, bardzo ciężkie, bardzo ofiarne, mówiłam o tym podczas konferencji. Natomiast w późniejszym etapie dochodzi misja, jej misja, jej przesłanie, analiza tych widzeń, które miała wizji, no jednoznacznie wskazywały na to, że Pan Jezus domaga się od naszego narodu uznania publicznie Jego władzy, bo to na tym polega. Gdyby nie było detronizacji, o której też wiemy, nie byłoby potrzeby przypominania się, kto jest Panem całej Ziemi, prawda? I każdego człowieka, kto jest twórcą, kto jest władcą i komu my tak naprawdę mamy służyć. Zresztą Pan Jezus też powiedział do Piłata, że nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. I to jest też takie słowa skierowane do wszystkich władców rządzących, żeby mieli na uwadze to, że jeśli będą władać bez uznania Jezusa Królem, bez uznania prawa Bożego, to wszystko się po prostu rozsypie, bo Bóg jest Królem całej Ziemi. I tutaj nie ma innego władcy. Tak, a sam ten termin władza jest inaczej postrzegany przez świat, przez ludzi świeckich, inaczej postrzegany jest przez Jezusa, inaczej on jest ukazywany przez Jezusa w Ewangelii. Władza jest ukazywana jako służba. I no właśnie, czy my jako chrześcijanie, którzy, no niektórzy z nas posiadają jakąś władzę, rodzice wobec dzieci, szef pracy, właściciel firmy wobec swoich pracowników. Jak w tej naszej formacji, w tym naszym wzrastaniu w chrześcijaństwie, czy to orędzie Rozalii Cerakówny też ma wpływ na to, jak my jako społeczeństwo w tych konkretnych sytuacjach, czyli w domu rodzinnym, w pracy, w społeczeństwie, mamy pełnić też te swoje funkcje, sprawowanie władzy. Czy ona, czy służebnica Boża może być dla nas też takim wzorem? Władzy, czyli służby. Dokładnie tak. I to jest wtedy władza Jezusa realizuje się poprzez służbę, ale służbę z miłości, dla miłości. Nie da się inaczej władać. Jeśli ktokolwiek wykonuje jakąkolwiek władzę, realizuje bez miłości, to jest no, tyranem. To jest tyranem, powiedzmy sobie to tak. Dlatego tylko oczywiście tutaj nie można zapomnieć o pewnej roztropności, rozsądku, rozeznaniu, ale mimo wszystko miłość jest pierwsza. Jeśli z miłością wykonujemy władzę, realizujemy w stosunku do słabszych, w stosunku do dzieci, mamy władzę nad dziećmi, prawda? Czy realizując władzę nawet nad całym narodem, to musi być z miłością i z poszanowaniem prawa Bożego. Czyli także to orędzie wpisuje się w takie powszechne powołanie do świętości. Czyli kiedy ja przyjmuję Chrystusa jako Pana, Zbawiciela, jako mojego Króla, intronizuję Go w swoim sercu, to znaczy, że wchodzę na tę drogę realizacji świętości, staję się coraz bardziej święty. Tak, to znaczy zobowiązuję się, bo to samo jednorazowy akt nie załatwia niczego. To jest droga, my musimy ją realizować. Ale jeśli ja już powiem i przyznaję się publicznie, że Jezus jest moim Królem, to Pan Jezus też powiedział,
Rozali, że będzie pomagał. Dlaczego? Dlatego, że on wtedy dostaje przyzwolenie. Pan Jezus szanuje wolność człowieka. Jeśli człowiek powie, nie Pan Jezu, nie chcę, nie uznaję Cię jako króla, prawda, ani mojego Pana, to Pan Jezus nie opuści człowieka, ale ma utrudniony dostęp, prawda. Więc szanuje po prostu naszą wolność. Szanuje naszą wolność. Dlatego nie można też tak kategorycznie do pewnych rzeczy podchodzić, a z drugiej strony nie można też powiedzieć, że ja już uznałam Pana Jezusa królem, teraz Panie Jezu, to Ty się już tym zajmij, Ty to już rób. Nie. Ja się zobowiązuję do realizowania tego dzień po dniu w każdej chwili mojego życia. Do ostatnich dni mojego życia. Dziękuję bardzo za rozmowę.